Twoja telewizja. Mazowsze TV. Biegi o Puchar Starosty Warszawskiego Zachodniego mają już 21 lat, czyli pierwszy bieg był w pierwszym roku funkcjonowania powiatu warszawskiego zachodniego, no, który był nową jednostką samorządu terytorialnego, no i tworzył swój dorobek. Dziś, no, 21 bieg to jest już jakaś kawałek historii, ale to też trochę naszej takiej tożsamości powiatowej. I to już ładnych parę lat organizujemy. Jesteśmy tradycyjnie na terenie Gosiru Stare Babice. Około 800 uczestników w dniu dzisiejszym bierze udział w 12 biegach na dystansach od 250 metrów do 1500. Jest fajna pogoda, dobry poziom organizacyjny, dobry poziom sportowy. Czego chcieć więcej? Dobry przykład zachęca do kontynuacji dzieła mistrza, można powiedzieć. Kilkanaście lat temu niejaki wówczas nieznany Robert Lewandowski uczestniczył w tych biegach, oczywiście je wygrał, reprezentował powiat warszawski zachodni na zawodach rangi wojewódzkiej, które też wygrał, a potem stał się znanym sportowcem, reprezentantem Polski. Ja o tym wspomniałem dzisiaj, otwierając te biegi, bo wśród tych dzieci, a jest ich tu kilkaset, są talenty, one się mogą ujawnić. Jeśli będą odpowiednio szlifowane, może być piękny owoc tej pracy. Życie pokazuje, że wielu ludzi, którzy uprawiali sport w młodości, niekoniecznie robili wielkie kariery, dobrze sobie radzili później w życiu, bo sport kształtuje charakter, uczy systematyczności, no i jest świetną formą spędzenia wolnego czasu. Poznaje się fajnych ludzi, to jest kawałek naszego życia. Serdecznie zachęcam wszystkich do aktywności ruchowej, młodzież, dzieci, dorosłych, seniorów. Ruszajmy się, dzięki temu wzrasta komfort naszego życia. Piękne podziękowania dla Gosiru Stare Babice, czyli partnera imprezy, oraz dla gospodarza imprezy, czyli gminy Stare Babice. Wspólnie udaje nam się tutaj kształtować taką dobrą imprezę, tworzyć ją wspólnymi siłami i myślę, że nam się to udaje. Twoja telewizja. Mazowsze TV.